Na dzień świętego Michała i świętych aniołów Ewangelia u Mateusza Świętego. Czasu onego przyszli do Pana Jezusa uczniowie, mówiąc, Kto li większym jest w Królestwie Niebieskiem. A Pan Jezus, wezwawszy dziecięcia, postawił je w pośrodku ich i rzekł. Zaprawdę powiadam wam. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako małe dziadki, nie wnidzicie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jako to dzieciątko, ten ci jest większy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno dzieciątko takowe w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by zaś zgorszył jednego z tych to małych, którzy w mię wierzą, Lepiej by mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyje jego i zatopiono go w głębokości morskiej. Biada światu dla zgorszenia. A bowiem muszą przyjść zgorszenia, a wszakże biada człowiekowi onemu, przez którego zgorszenie przychodzi. A jeśli ręka twoja, albo noga twoja gorszy cię, odetnij ją, a zarzuć od siebie. Lepiej ci tobie ułomnym albo chromym wniść do żywota niż nie mając dwie nodze albo dwie ręce być wrzuconym w ogień wieczny a jeśli oko twoje gorszy cię wyłupie i zarzuć od siebie lepiej ci tobie jednokim wniść do żywota niżli dwie oczy mając być wrzuconym do piekła ognistego Patrzcie, żebyście nie wzgardzali jednego z tych to małych, a bowiem ci wam powiedam, iż aniołowie ich w niebiesiech zawsze widzą oblicze ojca mego, który jest w niebiesiech. Wspominanie pierwszych synów światłości, wielkich i przemożnych panów i książąt wojska Boga Zastępów, uprzejmych przyjaciół i towarzyszów naszych, i starszych i naszych, aniołów bożych, z wielką nam słodkością i pociechą i pożytkiem duchownym przychodzić może. Bo kto o nich albo nie wie, albo nie myśli, albo ich nierad wspomina, nie wie, jaką duszę ma, nie wie, na co stworzony jest, nie zna życzliwych przyjaciół i braci i wozów swoich, Którzy go strzegą i prowadzą do najwyższego szczęścia jego, bo duszę i naturę duchowną, rozumną mamy z nimi wspólną. Na tenże nas koniec, jako i one Pan Bóg stworzył, którego gdy oni już dostąpili, nam też tego bardzo życzą i do tego pilnie pomagają, abyśmy z nimi i w ich braterstwie wiecznie się na chwale Bożej Weselini. Mówmy za pomocą boską trochę o ich stanie i zacności i o ich posługach, które nam czynią, abyśmy je czcić i pomocy ich u Pana Boga używać mieli. Pierwsza część. O stanie i zacności aniołów i posługach, które nam czynią. Na początku stworzył Pan Bóg niebo i ziemię, i rzeczy widome i niewidome. Niewidomi są aniołowie i duchowie, które stworzył dnia pierwszego, onem słowem, jako nasze łacińscy doktorowie rozumieją, stań się światłości i stała się światłość. To jest stanęli aniołowie, duchowie, rozumni, nieśmiertelni bez ciał, wojsko wielkie i nieprzeliczone, nad gwiazdy i piasek morski. na które Pan Bóg dary swojej hojności wylał i w szczęściu je wielkiem i łasce swej wedle natury ich postawił. Wszakże im nie dał onego ostatniego i najwyższego szczęścia aby widzieli twarz Jego i byli wiecznie błogosławieni. Jedno im dał wolną wolą, i łaskę swoje, i pomoc do tego, aby sobie wieczne ono szczęście wysługowali, dając się dobrowolnie Jemu zasługi i poddane, i znając Go za Pana i Twórcę swego, od którego wszystko mają, i Jemu się ukażając, na wszelakie pełnienie wolej jego gotowi byli. Bo pan Bóg sam w sobie wielce, przemożny i bogaty, bez sług był od wieku i być może żadnej pomocy od nikogoż nie potrzebujący i sam w swojem szczęściu doskonale stojący. Nie na to stworzył anioły i ludzie, aby sług potrzebował. Jako królowie świeccy i panowie, którzy bez nich być i zatrzymać stanu swego nie mogą, ale aby miał komu dobrze czynić i na kogo hojność wrodzonej szczodrobliwości swej i bogactw swoich nieprzebranych szczęście i rozkosze wylewać. Przetoż niewolników mieć nie chciał do posługi, ale wolne sobie pany, aby im stąd wysługa rosła. A jego się większa wspaniałość i ogromność majestatu jego pokazowała. Będąc tak wszyscy duchowie wolni, jedni się w hardość i pychę podnieśli, i panem twórcą swoim wzgardzili i posłuszeństwa mu powinnego nie oddali, ale się sami w sobie i w szczęściu światłości i piękności swojej zakochawszy, Bogu być równymi temu, co je stworzył chcieli a zwłaszcza najprzedniejszy między nimi, Lucyper, za którego radą i namową drudzy poszli. Lecz drudzy uczynili inaczej, lepszego baczenia użyli i sami się w sobie nie kochając, do tego czci i chwały wszystko obrócili od którego stan swój i szczęście mieli. I jemu się dobrowolnie na wszystkę posługę i wolą jego oddali z wielką pokorą i niskim pokłonem i postrachem. I to była wojna aniołów, o której Jan Święty pisze Stała się wojna wielka w niebie. Michał i aniołowie walczyli ze smokiem i smok walczył z anioły swymi, ale nie przemogli. I miejsce się ich nie znalazło w niebie. Ta była wysługa i odsługa ich. Bo Pan Bóg mówi pismo: Ujrzał światłość, iż jest dobra, i oddzielił światłość od ciemności, i nazwał światłość dniem, a ciemności nazwał nocą, i stał się wieczór i rano, pierwszy dzień. Jeszcze był słońca, które ten nasz dzień czyni i światłość daje nie stworzył, bo to aż dnia czwartego uczynił. Cóż to za światłość być miała insza, jedno aniołowie, z których jedni się stali źli i ciemni i do nocy przyrównani, a drudzy w swojej światłości zostali. I pokarał Pan Bóg złe, niewdzięczne anioły, Oddzielił ich i strącił do piekła, jako pismo mówi, w aniołach swoich znalazł złość. I gdy zgrzeszyli, nie przepuścił im, ale powrozy piekielnymi, mówi Piotr Święty, ściągnione do piekła na męki podał. I nigdy już dobremi być i poprawić się nie mogą. A dobre, i pokorne, a powolne sobie. Do wiecznej chwały swojej i widzenia twarzy swojej wprowadził, i ubłogosławił ich i potwierdził, aby nigdy już zgrzeszyć i pana swego odstąpić nie mogli. O ich szczęściu i zacności, o liczbie jako są nieprzeliczone wojska ich, o porządku i rozsadzeniu i różności ich, o mocy i mądrości ich, trudno mówić. Pojęcia i rozumu nie staje. Synowie są Boże, mówi Pismo, wielką czcią od Pana Boga nadani. Takich wiele jest, jako Daniel widział, iż tysiące tysiąców służyli Panu Bogu, a po dziesięć kroć sto tysięcy tysiąców, albo milion milionów stali przy Nim. To jest niezliczony i nieogarniony poczet. A każdy z nich znać inakszy, różne dary Boże mając, jako gwiazda od gwiazdy, a każdego swoim imieniem Pan Bóg zowie. Porządek między nimi dziwny i mądrości boskiej pełny. Chury rozdzielone jedni służą i to, co Pan Bóg rozkaże, czynią, a drudzy dla ogromności i ozdobności majestatu Jego przy Nim stoją. Jedni są przełożeni nad drugiemi i mniejszy przez większe pociechy swoje mają a kto to wymówi i myślą pojąć trudno mówmy o ich posługach które nam czynią o czym mamy w piśmie świętem pełno wszyscy duchowie są sprawcami mówił apostoł posłani na posługę dla tych którzy zbawienne dziedzictwo biorą Pan Bóg dla swej wspaniałości przez nie wszystko sprawuje, co jedno się na świecie dzieje, wszystko się przez ich ręce dzieje, a zwłaszcza około potrzeb wiernych. Oni nasze modlitwy jako suplikacyje Panu Bogu oddają, jako sam anioł Tobiaszowi powiada i Korneliuszowi drugi toż potwierdza. Oni oświecają rozumy nasze i dobrych nam dodają myśli, gdy niewidomie z nami rozmawiają, a do snud nas świętych pobudzają gorące do dusze słowa i natchnienia puszczając, jako to i źli aniołowie do grzechu nas ciągnąc czynią. Oni szatany od nas odganiają, gdy nam swoimi pokusami bardzo są przykrzy, albo jakie ciężkości, szkody i postrachy na nas puszczają i w zgubę nas prowadzić chcą. Od Sary, Tobiasza młodszego żony, odpędził anioł czarta Asmodeusza i na pustynią mu kazał. W troskach i doległościach nas cieszą, jako ucieszył anioł Agarę służebnicę Abrahamową. I pokarm sługom bożym noszą jako Heliaszowi i Danielowi służyli. Jeden mówił do Heliasza, chleba mu i wody przyniosłszy: Jedz, bo masz daleką drogę. A drugi proroka Habakuka z obiadem, który był żeńcom nagotował, w jednej godzinie z judzkiej ziemi do Babilonu między lwy zaniósł i mówić mu kazał: Danielu, sługo boży, Bierz obiad, który ci Pan Bóg posłał. I choroby ludzkie leczą, jako to Rafael uczynił ślepotę Tobiaszową naprawując. Radują się z naszego upamiętania i nabożeństwo naszej każdy dobry uczynek dziwnie ich uwesela. A najwięcej nas przy śmierci pilnują, broniąc nas od najazdów czartowskich, jako Pan o powiedział. I innych posług wiele nam czynią. O których tak napisał święty Augustyn. Aniołowie prawi mieszczanie wysokiego Jeruzalem ślą się na posługę tych, którzy biorą zbawienne dziedzictwo, aby ich wybawiali od nieprzyjaciół ich i strzegli ich we wszystkich drogach ich, aby ich posilali i upominali. Modlitwy sług Twoich, Panie. Niosą przed obliczność chwały majestatu twego, bo miłują sąsiady swoje, przez które nagrodę upadków swoich brać mają. I przeto wielką i czujną pracą przy nas są, każdej godziny i wszędzie pomagając i opatrując potrzeby nasze, i z pilnością między nami i między tobą, panie, biegając. Nasze wzdychania i stękania do ciebie odnoszą, aby nam uprosili łaski Twej skłonienie, a odnieśli do nas pożądane łaski Twej błogosławieństwo. Bo z nami chodzą we wszystkich drogach naszych, wchodzą i wychodzą z nami, pilnie doglądając, jako się poczciwie między tym złym narodem sprawujemy i z jaką ochotą szukamy Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Pomagają spracowanym. Bronią odpoczywających, pobudzają walczące, koronują zwyciężające, radując się z radującymi, żałują cierpiących tych, którzy dla ciebie, panie, cierpią. Wielkie staranie o nas mają i wielką chęć miłości ku nam, a to wszystko dla czci twej nieoszacowanej miłości, którąś nas zamiłował. Puty święty Augustyn. Z tej też dzisiejszej Ewangelii jasno poznać, iż każdy wierny ma swego własnego anioła. Bo Pan o podłych u świata i małych, a wzgardzonych mówi: Nie gardzcie niemi, bo aniołowie ich patrzą na twarz Ojca Mego, który w niebie jest. Gdy się człowiek rodzi, rzekł jeden święty. Pierwej zostaje w ręku anielskich, nieźli w ręku bab i mamek. iż każda ma od porodzenia naznaczonego sobie stróża anioła. Toż mówi stary Orygenes, Hilarius i inni. I królestwom daje Pan Bóg osobnego anioła protektora, jako to u Daniela poznać. I Damascenus mówi. Aniołowie prawi. Tak jak od Najwyższego Twórcy rozsadzeni są, każdy pewnej swojej części strzegąc i narodów i krain broniąc, rzeczy nasze sprawują i nas wspomagają. Gdy Jeruzalem i Kościół burzono, napisał Józefus, iż aniołowie byli słyszani, którzy mówili – wychodźmy stąd. Między nimi jest Najwyższy Hetman Michał Święty który był starego onego kościoła opiekunem jako Daniel napisał. A iż się ten kościół boży do narodów i zakonu nowego przeniósł, tego Michała Archanioła mamy za stróża i patrona kościoła bożego, którego się pilnie modlitwie i pomocy zalecamy. Aby o tych ostatkach na Europie Kościoła Bożego pilnie się starał, jakoby pogańską mocą i heretycką chytrością nie ginął, a do pierwszej jedności i zgody, i szczęścia, i duchowieństwa przychodził. Wtóra część. O naukach z Ewangelii. I między apostoły, jako ludzie jeszcze na on czas niedoskonałe, Pycha się wkradła. Rozumiejąc o Pietrze Świętym, iż go starszym po sobie pan czynił, gdy mu bierzeć do morza, a rybę ułowić, w której miał złoto naleźć, rozkazał, mówiąc: daj pobór, zamię i zasię, oto się naruszyli. I przystąpiwszy do pana, pytali: Kto starszym jest i przełożonym w Królestwie Bożem? A pan porozumiawszy, jaką pokusą hardości na granicą, są, nauczył ich pokory i z przykładu pacholęcia i słowami swemi, przyznawszy i postawiwszy między nimi dziecinę, rzekł: Zaprawdę wam powiadam, jeśli się nie upamiętacie, a nie staniecie się jako dzieciny, nie wnidzicie do Królestwa Niebieskiego. Patrzcie na to pacholę. Nie dba ten o przełożeństwo, ani się o niem pyta. Nad żadnego się nie podnosi, nikomu nie zajrzy, nikomu szkody nie czyni. Pokorne, powolne i niewinne i łaskawe dzieciątko każdego miłość ku sobie ciągnie. Tacy być macie, a im więcej uniżycie, tem więcej i rychlej podniesieni od Boga będziecie. O Boże mój! Jako się hardość między nami rozkrzewiła, i nabożni i pobożni wolni od niej nie są. Gdy się w sobie kochają, albo co dobrego o sobie rozumieją, albo innym zajrzą chcąc to, co w nich widzą, do siebie obracać. Tak nas on pierwszy jad szatański i naturę nasze tym kwasem hardości zaraził iż się i złym, i dobrym, i świętym, i nieświętym z tą bestyją długo i zawsze biedzić potrzeba. Myślmy wżdy, co Pismo mówi. Brzydkość jest Bogu każdy hardy. I co rzekł prorok? Dzień Pański to jest pomsta prędka na pyszne i podniosłe, a poniżeni będą. O, byśmy mogli mówić z Dawidem. Panie... Nie podniosło się serce moje, ani się podwyższyły oczy moje. Nie chodziłem w wielkości i w dziwach nade mną, i w domu moim ze mną hardy nie mieszkał. Do pokory nas przywodzić mają grzechy nasze, niedoskonałości nasze, prawe poznanie samych nas, natura skażona, przygody i niemoce, i proch, w który się rozsypiem. A nade wszystko nauka i przykład Pana naszego, który na nas woła: Uczcie się ode mnie, pomłaskawy i pokornego serca. Daję Pan i drugą naukę o szkodach dusznych bliźnich naszych, abyśmy ich przyczyną nie byli. Dziateczkom naprzód rodzice i ci, co je wychowają i nauczają. Niech nic po sobie złego nie ukazują, czemby się gorszymi stać mogli. Bo natura młodych do złego skłonna prędko się tego chwyci, co u drugiego ujrzy, i z oczu na serce zmazę sprosną bierze, na one gołą tablicę dusze swojej, na której jako się co złego pisać na przodku pocznie, trudno to potem wymazać. Zaleca tu nam Pan Jezus wychowanie i naukę pilną dziateczek, gdy mówi: Kto przyjmuje jednego takiego małego dla mnie, mnie przyjmuje. Kto się bawi na ćwiczeniu dziatek i ludzi młodych, a dla Chrystusa to czyni, aby się nie gorszyły, a w niewinności swej zostawały, i w bojaźń Bożą i karność, i w rozum dobry rosły, wielką ma u Pana Boga wysługę. Błogosławiony zakon, który się na to udał, a dla samej miłości Bożej darmo, bez żadnej nagrody, tę u ludzi podłą i ciężką posługę nosi i na nie częstokroć i zdrowie wydaje. I innym dorosłym wobec pogorszenia i zły przykład dawać, i przyczyną być do grzechu, srogi grzech jest, tak ciężkiego karania godny, o którym tu mówi Pan. Iż takiemu lepiej, aby z kamieniem do szyje przywiązanym utopiony głęboko w morzu został. Niech się przestrzegą niewiasty strojne, które się do kościołu widząc, albo na obiady, dlatego ubierają, aby je z urody chwalono, a ludzie się okrasą ich uwodzili. Szatańskie sidło! Usidlą cię i uwiążą u kamienia i wrzucą w morze piekielne, z którego nie wypłyniesz. Jako Jezabelę ubraną i wysmukaną, zbarbowanymi brwiami z okna zrzucono i końmi zdeptano i psy ścierwem jej okarmiono. Toż się mówi o innych do złego pobudkach i pochlebstwach, które w towarzystwie ludzie bracie i swojej dają. Daję Pan i trzecią naukę około pilnej straży naszej nad samymi sobą abyśmy się grzechu wstrzegli, a przyczyny i wstępy do nich odcinali, a zniewolenie sobie czynili. Być kto był, prawi, tak miły i potrzebny, jako oko i ręka i noga, a z niego brałby przyczynę do grzechu i upadku dusze Twojej, wybaw się od niego choć z wielką żałością, ciężkością i szkodą Twoją. Lepiej na przyjacielu chramać, lepiej wszystek świat rozgniewać, lepiej na się wszystkich ludzi nienawiść pobudzić, niż Pana Boga obrazić, a łaskę Jego i królestwo utracić. Lepiej się tu na ziemi źle mieć i bez oka być, i bez majętności być, i bez przyjaciół być, nie źli duszę utracić, a bez błogosławieństwa Bożego zostawać. A nas lada pogróżka, lada potrzebka, lada zabawka, lada szkutka do grzechu przywodzi. Nie śmiemy dla kufla i uwiarowania pijaństwa przyjaciela rozgniewać. Potrzebny mi powiada, a takli jakoś oko Twoje potrzebne Tobie jest? Nie tak. By dobrze tak bardzo tobie był potrzebny, odetnij go, rozgniewaj go, a mów nie chcę takiej przyjaźni, w której duszę zarażam. Potrzebna mi, mówi jaki pleban, kucharka. Izali tak potrzebna jako oko, ręka, abo noga? Nie tak, wolę rękę mieć. A choćby tak było, odetnij ją, aby za tą przyczyną nie upadł. Lepiej sobie ważyć, lepiej i głodem umrzeć, nieźli duszę stracić, a Pana Boga nieprzyjacielem mieć. Mówiła komy, co wydarł cudze i wylichwił. Potrzebne mi pieniądze. I zali tak potrzebne, jako noga i oko i ręka? Nie tak. Aby dobrze tak, zniewol się i nie żałuj się. Obetnij te borki, wszak nie zrosły się z ciałem. Chyba do dusze się przypoiły, która z nich pociechy mieć nie będzie. Obóż się sam na się, a mów, lepiej bez pieniędzy do nieba i z łaską Bożą zostać, niżli z pieniędzmi na judaszową szubienicę wstąpić, na której pieniędzy nie pożył. Na koniec upomina pan, mówiąc: Patrzcie, prawi, abyście nie gardzili jednym z tych najmniejszych, bo wam powiadam, iż aniołowie ich widzą twarz ojca mego, który w niebie jest. Najmniejsze pan zowie tu na świecie niskie, podłe i u świata wzgardzone, jako są kmiecie, rzemieślnicy, ubodzy po ulicach i w szpitalach. I takich nie każe Pan lekko sobie ważyć. Tyś pan, i masz pieniądze, i na wysokich urzędach siedzisz, i ludzie cię czczą, i ciebie się boją. A to kmiotek porzucony jako robaczek i opuszczony od wszystkich. Jednak pomnij, jakim jest u Boga. W takiej czci jest, iż dla Niego, aby je do zbawienia opatrował. Z nieba Pana Wielkiego posyła Pan Bóg, większego niżli Ty, anioła, który patrzy na twarz bożą, to jest większego niż li wszyscy na świecie królowie i u którego Ty by kmieciem być nie był godzien. A jeśliż go Pan Bóg tak sobie waży, jako ty gardzić Nim masz? A niemniej się strzec mamy. Abyśmy takim żadnej krzywdy nie czynili, którą im łacno uczynić, i dla wzgardzonych osób ich, i dla niepotężności ich. Odjąć się nie mogą, mówić o się nie umieją, przyjaciół, którzy by o nie czynili, nie mają, okrom Anioła swego, który ich płacze i łzy ich i krzywdę niesie do Pana Boga i pomsty prosi. Rzekł jeden święty doktor. Niebezpiecznie tym gardzić, którego i żądanie i modlitwy do Boga wiecznego, poważni aniołowie swoją ku nim posługą niosą. Oby się na to Panowie, co kmiotka za psa mają i jako bestyją, kiedy chcą, zabijają, rozmyślili. A temu, co Pan Bóg o takich maluczkich rozkazuje i naucza, Wierzyli, wżdyć by się kiedy przelękli, a do szanowania się bliźnich i bracie i swojej drugdy u Boga lepszych niż oni obrócili. O aniołowie, wielcy i przemożni panowie, mocarze, książęta, hetmanowie, wielcy urzędnicy i sprawcy najwyższego, nie wstydźcie się posługi naszej, bo się jej Pan Wasz i Bóg Wasz w ciele naszem nie wstydził. A cześmy teraz w prochu i w nędzy, aleśmy z Wami powołaniem i końcem równi. A to nad Was mamy, jako mówi apostoł, iż się nie z Waszego nasienia, ale z naszego Bóg i Pan Wasz ciało wziął i mocniej się z nami spowinowacił. Nie traćcie gorącej ku nam miłości. Gdy się wam uporem, niestatkiem i twardością naszą do dobrego przykrzym, i grzechami was i upadkiem naszym zasmucamy, a bardzo rzadko powstaniem prawem uweselamy. Zrozumiejcie młodszej i głupiej niedorosłej braciej swojej, przybywajcie z nami, a oświecajcie rozumy nasze i gorącością swoją zapalajcie wolą nasze ku dostąpieniu szczęścia waszego. Broncie nas od nieprzyjaciół i duchów na nas jadowitych, i od wszelkich przygód, a nieście potrzeby nasze do Pana, a wracajcie się do nas, przynosząc nam dobrą odprawę. Dziękujcie za nas, za tak niezmierną łaskę i te dobra, które nam wspólny Pan daje, a nagradzajcie niewdzięczność i oziębłość nasze niskim i pokornym pokłonem, którego Wam pomagamy, chwaląc Trójcę Świętą, Boga Jedynego, przez Jezusa Chrystusa i pomagać będziemy na wieki. Amen.